Cześć, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie. Jest to kolejne pokazanie Glossy Boxa i co się w nim znajduje. Niestety muszę przyznać, że te pudełka dochodzą do mnie bardzo późno. Pierwszego miesiąca to ja zasubskrybowałam w późniejszych dniach, dlatego myślałam, że też dostałam pewnie jako ostatnia, a się okazało później, że nie. Bardzo dużo subskrybentów narzekało na bardzo późną dostawę. W tym miesiącu pudełko doszło do mnie po 20 i zalegało jeszcze kilka dni na to, abym mogła go dla Was nagrać, więc nie chcę już przedłużać, nie chcę Was trzymać dłużej w napięciu, żeby zobaczyć, co jest w pudełku i przede wszystkim ja chcę bardzo zobaczyć. Okej, otwieramy pudełko. Nie wiem, czy sobie poradzę, bo chyba trzeba pociągnąć. Zgadza się. Ojej. Bardzo dobrze zapakowane. Przychodzi właśnie tak, nie w żadnym innym opakowaniu. Ok, otwieramy. Pudełko jest dosyć ciężkie, muszę przyznać. Pudełko jest urodzinowe. Są to 10 urodziny Glossy Boxa. Gdzie sobie poradzę. Wygląda tak. Bardzo ładne pudełko. Bardzo mi się podoba ta szata graficzna. Ja w tych pudełkach później lubię przechowywać różne kosmetyki. Tutaj mamy jakieś ulotki jeszcze, różne zniżki na różne produkty, subskrypcja do kolejnego boksa, jakbyśmy chcieli na 50% zniżka. No i zobaczmy, co jest w pudełku. Tak wygląda całe pudełko, wydanie na 10 urodziny Glossy Boxa. Ja mówiłam, że ja już wcześniej subskrybowałam, jakieś 6 albo 7 lat temu, ale zrezygnowałam, dlatego że po 2 latach dostawania tych pudełek już niektóre kosmetyki zaczęły się powtarzać i jakby już nie chciałam dalej subskrybować. Tak wygląda całe pudełko w środku, tak jest zapakowane. Jest ładna wstążeczka, na której jest napisane Happy Birthday. Tutaj kolejne ulotki, Ocean Spray. Jakbyśmy mieli ochotę. Książeczka, w której się znajduje cały spis naszych kosmetyków i co tam jest w środku, więc proszę. Widzicie właściwie pierwsi. I otwieramy. Ładnie zapakowana bibułka z taką naklejką Glossy Boxa. Tam, że przerwę. A jest. I uwaga, taka jest zawartość. Pozwólcie, że będę wyciągała po kolei i Wam mówiła, co tam jest w środku. Ok, i mamy pierwszy produkt i jest to Ocean Spray z witaminą C, napój gazowany. Spróbujemy. Aha, i on jest żurawiną. Jestem. Mam nadzieję, że nie wstrząsłam za bardzo wcześniej. Zaraz Wam powiem. Nie jest mocno gazowany, ponieważ nie ma tutaj dużej ilości cukru i jest mało kaloryczny. Wyczuwalny jest taki słodzik. Nie jest to mocno gazowany drink, taka bardziej sodówka. Ale okej. Rzeczywiście, żurawina jest dosyć wyczuwalna. Zostawię sobie na później. Fajny dodatek, dziękuję. Kolejna ulotka i domyślam się, że to jest właśnie ulotka do takiej próbki i to jest Flexitol balsam na pięty. Okay. Pierwszy produkt i jest to produkt przeciwsmarszczkowy, który działa przeciwstarzeniowo. Jest to Elemis. Wygląda tak. Pełne opakowanie tego produktu kosztuje 87 funtów. Ta mała próbka, która jest 15 ml, kosztuje 30. Teraz mamy tak zapakowane. Ok, to jest Lotte London róż do policzków, który jest, ja mam w odcieniu Haze. Nie wiem, czy sobie poradzę, żeby powtórzyć. Tak jest i nie wiem, czy to widzicie, ale on jest w takich odcieniach ombre. Przechodzi tutaj z takiego ciemniejszego do jaśniejszego na samym dole. Zobaczmy, jakie ma zabarwienie. Całkiem niezłe. Bardzo łatwo się to rozciera. Przyjemny produkt, ale na palcu zostaje bardzo dużo pigmentu. Więc nie wiem, zobaczymy. Fajnie będzie przetestować, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ten produkt jest w pełnym wymiarze i to jest cena 5,95. Kolejny produkt, wow, jakaś paletka albo bronzer, obstawiam, zerknę. Ok, to jest paleta cieni od marki Steve Laurent.
pełnowymiarowy produkt i cena to 23 funty. Zobaczmy, jak to wygląda. Celebration Edition 9 Color Eyeshadow Palette, czyli 9 kolorów. Bardzo fajny kolor, taki baby pink, czy taki delikatnie lawendowy, no nie wiem. Ja widzę to jako lekki taki róż, fiolet, lila. I zobaczmy, okej, tu już nam zeszła folika. Wygląda tak. Nie wiem, co myślicie. Podobają mi się te pomarańczowe odcienie. No nie wiem, jakaś taka fajna jest ta paleta. Dużo jest tego pomarańczu, dużo tych brązów. Fajnie się będzie używało. Zobaczymy, jak z pigmentacją. Zobaczcie, tutaj Wam pokażę przykładowo te trzy cienie. Nie wiem, jakoś tak dziwnie to zrobiłam. Mogłam zrobić na tej ręce, byłoby mi łatwiej pokazać. Bardzo ładna paleta, ja jestem zadowolona, będzie fajnie ją przetestować. Być może nagram taki film, gdzie testuję właśnie te kosmetyki, które dostałam. Będę mogła Wam też wtedy powiedzieć o każdym z nich trochę więcej i nie czekając już do projektu Denka, którego nie nagrałam już od 6 albo 7 miesięcy. No zobaczymy, mam nadzieję, że fajnie będzie Wam się oglądało taki film, gdzie będę mogła poszczególne z tych kosmetyków przetestować i Wam pokazać, jak to wygląda na mnie. Kolejnym produktem, nie wiem, czy widać ten błysk, jest to olejek, tak? Olejek z witaminą E do naszych skórek i jest, co ciekawe, z taką małą pipetką. Jeszcze nie miałam takiego produktu do skórek, który byłby z pipetką, zazwyczaj są to takie małe właśnie pędzelki, jak przy lakierach do paznokci, więc fajnie będzie przetestować. Witaminą E i on niby ma pachnieć jak birthday cake. Zaraz sobie sprawdzimy. Się nie wyleje, bo odstawię tutaj. O, wyszło troszeczkę tego błyszczącego, zobaczymy. Lubię takie oliwki, mam tam jedną z Sally Hansen, którą używam ostatnio i jest w mojej szafce nocnej, więc przed snem lubię sobie tak skórki nieraz nasmarować. Bardzo słodko. O wow, to naprawdę to naprawdę pachnie jak tort urodzinowy. O, jestem w szoku. Chcielibyście pachnieć, tak żeby Wasze bo nie pachniały tortem cały dzień. O, jaki przyjemny zapach. O, chyba będzie moim ulubieńcem. No nic. Zakręcam, żeby mi się nie wylało. Ten cały produkt kosztuje, jest pełnowymiarowy i kosztuje 13,80 funtów. Wiecie co, jeśli na długo starcza, jest z taką pipetką, gdzie rozwiązanie to nakładania tego jest dosyć fajne i mają mi dłonie pachnieć tak jak to, no to jestem pod wrażeniem. Chyba bym wydała te 13 funtów na ten olejek. I teraz ostatni już produkt z pudełka, widzicie, tu już nic więcej nie ma. Wygląda tak. Wszystkie produkty Wam najpierw pokazuję, zanim ja obkminię, co to w ogóle jest. Ale mamy swoją książeczkę i tak, powiem Wam, że to jest odżywka do włosów. Odżywka zagęszczająca nasze włosy, więc produkt dla mnie. Ja cały czas narzekam na moje włosy, że są przerzedzone, że wypadają. Używam różnych rzeczy teraz, aby podtrzymać i ulepszyć ich kondycję. Brakuje mi tabletek Biotebal, ale być może uda mi się je dostać z Polski, zobaczymy. Odżywka i tutaj fajnie, że producent daje, czy no, producent Glossy, czy w tym wypadku Glossy Box, tak? Ale że jest taka pompka, zobaczmy, bardzo gęsta, nie wiem, czy widzicie. I pachnie, to pachnie. Bardzo orzeźwiająco, ale ma tutaj w sobie taką nutę chyba zielonej herbaty, mi się wydaje. Bo mi zawsze zielona herbata zajeżdża taką paloną oponą. No i widzicie, jak to ja zawsze coś mi się uleje, ubrudzę się. No nie wiem, będę ciekawa, żeby wypróbować ten produkt. Czekajcie, wezmę sobie chusteczkę. Jak widzicie, produkt jest no, wypchany po brzegi, tak? Wszystko tutaj wychodzi tylko po włożeniu pompki. I co jeszcze o tym produkcie?
w naszej ulotce jest napisane, że ten produkt będzie jakby nawilżał zarówno naszą skórę głowy, jak i nasze włosy, a do tego nasze włosy staną się mocniejsze, silniejsze i nasze końce nie będą się tak często rozdwajać. Ja jestem ciekawa tego produktu, zobaczymy, czy się sprawdzi, będę Wam dawała znać. Przynajmniej postaram się po części przetestować wszystkie takie niekosmetyczne, bardziej może niekolorowe produkty, przetestować w tygodniu i później nagrać Wam jakiś film. Zadowolona zdecydowanie z tego Glossy Boxa. Także łapka w górę tutaj za urodzinowe pudełko. Niesamowicie jestem podekscytowana tego kremu Elemis. Również jestem ciekawa, jak się będzie sprawdzał ten ombre blush, bo jakby bardzo dużo pigmentacji zostawało na moim palcu, a na samej skórze wyglądał bardzo delikatnie. Ja jeśli już używam różu, to właśnie lubię takie delikatne, więc myślę, że sprawdzi się u mnie idealnie, no ale zobaczymy. Czego jestem jeszcze ciekawa? Jestem ciekawa tej palety. Kolory są zdecydowanie w takiej tonacji, jakiej używam teraz i wydaje mi się, że im bliżej będziemy jesieni, tym fajniej będzie poużywać takie brązy troszeczkę z lekkim pomarańczem. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Naprawdę jest mi bardzo przykro, że te pudełka dochodzą tak późno i że jakby sama czekam tak długo, żeby się, wiecie, otworzyć to pudełko i zobaczyć, co jest w środku. Jest to ekscytujący moment, to tak jakby dostawać prezent za każdym razem, ale no trudno, nic na to nie poradzę. Nadal jestem bardzo zadowolona, że możecie otwierać te pudełka ze mną. No i oczywiście jestem bardzo zadowolona z tego, że niedługo będę mogła przetestować już te kosmetyki. Nie muszę dłużej czekać, a na kolejny Glossy Box po prostu już nie będę czekała i może będzie większą niespodzianką jednak, jeśli pojawi się wcześniej. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!